Siemano, pojawiam się jeszcze przed odcinkiem, ponieważ chciałem Was zaprosić na Instagrama. Na Instagrama z tego powodu, że rozwijamy się tam bardzo fajnie, jest bardzo superancko. Jest już przekroczyliśmy 20 tysięcy obserwujących, co sprawia, że już naprawdę ten Instagram porządnie wygląda i to dzięki Wam również. Więc zapraszam Was tam bardzo serdecznie, ponieważ tam wrzucam story, tak jak się to robi na Instagramie, wrzucam zdjęcia, ale przede wszystkim też robię streamy co jakiś czas. Ostatnio, na przykład wczoraj, jak to oglądacie, był stream z Dave'em, zrobiłem, więc na pewno takich streamów będzie więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszam Was tam, bo można tam popatrzeć na mnie, na to, co robię poza jeszcze YouTube'em, jak się spotykam z Dave'em, czy z kimś innym jeszcze, więc myślę, że warto tam być. Dodatkowo będzie mi mega miło, jak zostawicie subskrypcję, z tego powodu, że zbliżamy się już takimi dosyć wolnymi, ale zbliżamy się krokami do 100 tysięcy obserwujących subskrypcji na kanale, więc będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie subskrypcję, bo chciałem te 100 tysięcy dobić Do urodzin, dajmy sobie do urodzin. Mam urodzin 29 września, mam nadzieję, że do urodzin uda mi się te 100 tysięcy wbić. Byłoby mega fajnie. I tyle. Życzę Wam miłego oglądania. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. I oglądajcie. Yo. Dejwik, ja nie chcę iść do szkoły. A ja chcę, będę najlepszy. Nie pozwolę Ci na to. Zobaczymy. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Daveson. Witam serdecznie, całą Polskę, witam. Dzień dobry, witamy. Oczywiście na samym początku zostawcie łapkę w górę. Nie pytajcie, dlaczego mam plaster na palcu, po prostu się przeciąłem znowu. Ale to nieważne. Zostawcie łapkę w górę, 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Davesonem, prawda, ze szkoły, ponieważ dzisiaj znowu idziemy do szkoły. Davewik, nie wiem czy pamiętasz, ale w poprzednim odcinku pisaliśmy prośbę o dofinansowanie, żebyśmy dostali, prawda, jakieś tornistry i inne takie do szkoły, bo nas po prostu na to nie stać, jesteśmy dziećmi, tak? Mhm. Ej, to może zobaczymy, czy coś przyszło. No właśnie, ja bym proponował, żebyśmy zobaczyli, czy jest w poczcie coś przyszło. Uwaga, 3, 2, 1, kurier przyniósł. Są tornistry, stary, dobra, ja czekaj, biorę je, biorę. Ej, co ty zrobiłeś? Co? Ej, czemu to tak wygląda? Jak założyłem ja to... Kurde. Ty też tam... Człowiek, człowiek tornister. Tornister plank. Czekaj, patrz, położę się przed domem, żebyś nie zapomniał o mnie. Tornister plank na milk będzie rozbudowany. Dobrze, jak chcecie odcinek tornister prank na milki, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dobra, stary, chodź, idziemy z tymi plecakami do szkoły. Co prawda nie mamy jeszcze książek, ale to może na dniach przyjdzie jeszcze. Okay, ja, okay, czekaj, wezmę ten plecak może, żeby tak w nim nie iść. Albo nie, w sumie, niech sobie... Niech sobie jest w sumie, czekaj, pum. Załóż, że tak plecak, dobra. Będę miał z tego pole cały czas. Dobra, chodź, lecimy do szkoły, nasz pierwszy dzień w szkole. O, idę tędy w sumie, chociaż tamtędy chyba jest szybciej, jak ty poszedłeś, ale trudno. Pójdę sobie tędy. Nie, tu jest chyba tak samo będzie, no będziemy identycznie, widzisz? Nie, no nie, troszkę szybciej jesteś, troszkę szybciej, dobra. Dobra, uwaga, halo, halo. Ej, czemu ty to zrobiłeś? Ty mi to samo zrobiłeś. Teraz masz za swoje, nauczka. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, chodź na dół, ponieważ z tego co tam było mówione, to mamy tam mieć ponoć szafki jakieś. Które, dobra, później to ten, no, gdzie będziemy mogli się rozgościć, więc wow! Jak widzisz, jakie szafeczki fajne! I patrz, jeszcze kolorystycznie się pod nas zgrało, że ja mam żółty, ty masz, nawet podpisali, patrz, wiadomo, że my tutaj jesteśmy ten. Dobra, odkładam sobie plecak do mojej szafki. Drewno też sobie odłożę i moje drugie śniadanie. Co ich drugie śniadanie? Ej, patrz. Co się stało? Tu jest dźwignia jakaś. Jaka dźwignia? Dźwignia. Słyszałeś? Ej no? Coś się otworzyło. Czekaj, cicho. Tam gdzieś za szafką chyba. Czekaj, otworzę. Jest to tak, nie, to gdzieś tam? No, tak słyszę coś. To rozwal tutaj ten, jakąś szafkę jeszcze. O kurde! Czekaj, czy to jest to? Uwaga. Czekaj. To jest tak. To! Stary, znaleźliśmy tajny pokój nauczycielski, ty. Przejdź w szkole. Czekaj. Ej, co tu jest? To są piece, książki. Nic więcej? Tylko tyle? Jeszcze raz książki jeszcze są i książki. W piecykach jeszcze nic jednak... nie ma. W piecykach nic nie ma, więc... Ej, ale dziwny... Czyli ej, nie, tutaj... Ej, czy masz teraz ten plecak założony tak fajnie na plecy? Ej, no, faktycznie. Jak ty to nie zrobiłeś? Nie, bo to nie jest plecak, to jest szafka. Tak, faktycznie. Szafkę ma na plecach. Szafka Dave. Szafka troll.
Czekaj, daj mi szafkę, daj mi jedną szafkę, tą zieloną, no, zieloną daj. Patrz, patrz. Dlaczego to nie działa? A to czemu to u mnie nie działało? O, o, patrz, patrz, patrz. Jestem szafką. Ej, dobra, masz, oddaję ci tę szafkę. Ej, dobra, co to jest za miejsce? Wyjaśnijmy sobie to. Ja też mam tę szafkę i ty dalej masz też tą szafkę. Ej, no, ej, dlaczego ja tak mam? Jakbyś jaśniejszą niż ja. Ale bez sensu. Ej, teraz nie mam nic. Tak, teraz masz tego. Dobra, dobra. Ty masz pork chopa teraz, dobra. Stary, wyjaśnijmy miejsce tego, to miejsce dziwne. Co to może być? Ja strzelam, że to jest tajny pokój nauczycielski. Mi się wydaje, że tutaj jest jeszcze ukryty jakiś sekret, wiesz? Mi się wydaje, że tutaj jeszcze nie zostało wszystko, wszystkie wątpliwości. No ale co, tu byśmy musieli to wszystko rozkopać, żeby coś znaleźć, jeżeli coś jest jeszcze. Tu jest węgiel. Ej, słyszałeś? I co się stało? Ej, tu się otworzyło! Ej, czekaj, 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 chodź, zanim tam wejdziesz. Dobra, dobra. Czy to działa tak, że patrz, ja teraz wkładam węgiel do tego? Co? Co? Wyciągnąłem węgiel? I się otworzyło, co, jakie... Dobra, dobra, porządna miejscowa. Co to pomocy. Jest, stary? Oni patrzą, proszę. Co? Stary, ej, to jest straszne. To jest straszne, bo tutaj... To się dzieje niedobrego chyba, patrz. Ktoś chce pomóc i ktoś o nią. Czemu prosi? To jest w ogóle pod szkołą? Pod szkołą jest jakieś miejsce, w którym kogoś zatrzymali, nie, czy coś? Nie, nie lubię czarnych książek. O kurde. O kurde. Książka jakaś. Dobra, czekaj, biorę tą książkę, czytam, uwaga. Ukryte przejście pod schodami. Czekaj, tu jest jakiś safe jeszcze za tym. Kilofy są, stary, w nim! Jak safe? O kurde, faktycznie! Dobra, ja biorę te kilofy. Biorę też kilofy. Wziąłem wszystkie. Dobra, pod schodami jest przejście. Ej, faktycznie! Ale lolek, ty je szybko znalazłeś. No bo pisał, że pod schodami, no to wiesz, automat, nie? Otwieram i lecę. To jest, stary, tu są jakieś bele. Ej, to jest zabunkrowane, to jest zabunkrowane. O nie, stary, wiem co tam jest, widziałem to. Ja tam nie idę. Chodź tu, nie no, stary, jak już tu jesteśmy. No naprawdę chcesz wchodzić w takie miejsce? Czekaj, otwieram to. Nie, stary, szkielet. O kurde, trup. Ej, nie, uważaj, pająk! Jak on się tu nagle tak pojawił? Dawaj go kilofem, lej. Bije. Dobra, pokonany, wow. Co? Ej, znowu kolejny pająk! Jak to się dzieje? Nie wiem. Nie da się go bić przez te pajęczyny. On się może na pajęczynie respi. Nie wiem, czekaj. Nie, no nie. Ej, znowu się pojawił, dobra, koło tej pajęczyny się respią. Ej, bo ja zginę zaraz. Dobra, chillak. Stary, co robisz z tym trupem? Nie wiem, ale chodź tu na tą stronę. Dobra, przechodzę. Idę? Ej, dobra, czekaj, no chodź. Ja, stary, podejrzewam, chodź tam, musimy, tu nie chcę tutaj przebywać dłużej. Ale patrz, wydaje mi się, że któryś z uczniów, że to jest taka jakby koza szkolna, wiesz o co chodzi? Że któryś z uczniów po prostu był jakby niegrzeczny. Tutaj tak? Go zamknęli, postaw to łóżko. Tu, no ale żeś postawił, postaw to łóżko tu normalnie, tak? Dobra, o, super. I w tym miejscu on po prostu był przetrzymywany, wiesz, jakby jako więzień, bo podpadł jakimś nauczycielom. Mhm. I on robił podkop pod schodami. Ale tam, wiesz, dopadły go pająki, no i koniec. Ale ewidentnie, bo patrz, dawał jakieś tabliczki o tym, że tutaj coś się z nim niedobrego dzieje i tak dalej, nie? Ja nie, wiesz, chcę tutaj przetrzymywać. Co ty robisz? Ja nie mogę. Jeszcze nas tu uwięzić. Dobra, nie, zamykam to przejście. Będziemy to rozwiązywać kiedy indziej, stary, bo teraz to ja muszę stąd wyjść, bo ja się boję tutaj przebywać dłużej. Co to za szkoła, kurde? Czekaj, odkładam węgiel. Ta szkoła jest ewidentnie nawiedzona, stary, znaleźliśmy jakieś tajne przejście. Tajny pokój nauczycielski, tak bym to nazwał, stary, wiesz? Dobra, weź tam, zamuruj to, czekaj, zamykam to i zamuruj to, żeby się nie zorientowali, że my tu byliśmy to w ogóle. Czekaj, ja biorę swój tornister, wynoszę się stąd. To już, ja już mam dosyć wrażeń na ten dzień w szkole. Ja opuszczam, nie, jednak to nie dla nas. Więc do widzenia, trzymajcie się, elo. Nawet no, to idealnie, to możemy iść od razu. Chodź, nie, wracamy, stary, do domu, do pokoju. Już i tak jest ciemno, już i tak się noc robi. Więc koniec, patrz, zrobiłeś się otwarte wejście. Nie wiem, ale wiesz, to już jest... To jest, dobra, to jest straszne, ja nawet nie wiem, co mam o tym myśleć. Napiszcie w komentarzach wy, co o tym sądzicie, skąd się wziął ten trup tam na dole, skąd, dlaczego tam jest w ogóle przejście, jakiś tajny pokój nauczycielski. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Siema.